Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj radio wnet. A my biegniemy na Bliski Wschód przy telefonie dr Witold Repetowicz, analityk, ekspert, autor książek o Bliskim Wschodzie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Po raz pierwszy mam okazję tak powiedzieć, to też oczywiście gratulacje przy okazji. Dziękuję. No dobrze, a my patrzymy na Bliski Wschód. Był Joe Biden, był Władimir Putin. Oczywiście panowie się minęli, bo Joe Biden pojechał gdzie indziej, Władimir Putin gdzie indziej, ale widać, że duże państwa znowu się bardzo mocno zainteresowały Bliskim Wschodem. Jaki jest bilans tych dwóch wizyt dwóch prezydentów? No, tutaj pan redaktor troszeczkę wybiegł w przyszłość, ponieważ Putin to dzisiaj przyjeżdża do Teheranu i dopiero... Pewne informacje mamy, wiemy, że zdaje się ma kupić drony irańskie, mamy ogłoszenie przez Teheran, że jest gotowa bomba atomowa, stąd wydaje się, że wiele informacji już wiemy, one się muszą być potwierdzone tą oficjalną wizytą, ale sporo informacji przecieka do mediów. No, to znaczy akurat jeżeli chodzi o drony, to tutaj są pewne wątpliwości, czy rzeczywiście do tej transakcji dojdzie. Natomiast jeżeli chodzi o bombę atomową, to raczej były sygnały z Iranu, że mają zdolności że osiągnęli zdolność do jej wyprodukowania, natomiast nie, że ją mają. I obawiam się, że to nie będą do końca, te dwie kwestie nie są do końca głównym tematem rozmów w tym trójkącie Putin, bo tutaj trzeba pamiętać, że te rozmowy toczą się nie w układzie dwustronnym, ale trójstronnym, czyli Putin, Raisi i Erdogan. Jednym z głównych tematów tej rozmowy w Teheranie będzie kwestia takiego jednego wielkiego targu dotyczącego z jednej strony Syrii. Tutaj Erdogan chce uzyskać irańską zgodę na ekspansję w Syrii, na atak na tereny kurdyjskie, ale nie te, które są jakby pod patronatem, pod protekcją amerykańską, ale te, które na które udało się Rosjanom wejść. Ale to znaczy, że Rosja wchodzi Turcja? Tak to wygląda w Syrii? Czy tak to może wyglądać w Syrii? No nie do końca, bo jeszcze jest Iran, także to nie do końca jest tak, że gdyby tak było, to już to do tego by doszło dawno, ponieważ Rosjanie są zainteresowani różnymi przysługami ze strony Turcji, które to Turcja wykonuje w związku z wojną na Ukrainie, między innymi udziałem w procederze wyprowadzania skażonego zboża ukraińskiego, ale również kwestie pomocy w omijaniu sankcji i tak dalej, i tak dalej. No ale przede wszystkim kwestia blokowania członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO. I to z całą pewnością ta karta będzie na stole w Teheranie i to będzie jedna z mocniejszych kart. Ale to jest tak, że Putin jest gotów oddać swoje wpływy, czy zredukować swoje wpływy w Syrii za tego typu przysługi. Przecież Syria, wojna w Syrii to była dla Putina, to było bardzo ważne pokazanie, że Rosja jest globalnym graczem, że może działać, może ingerować nawet w bardzo odległe od Rosji rejony jak Syria albo jeszcze dalej w Afryce. Ale oczywiście, że sytuacja się zmieniła. Znaczy w Afryce sytuacja jest nieco inna i tam w Afryce nie są potrzebne do zaangażowania takie siły jak w Syrii. Znaczy Afryka ma inną specyfikę i tam bardziej Rosja działa na zasadzie hybrydowej, a w tym jest lepsza niż w działaniach kinetycznych. Natomiast jednak w Syrii
te działania opierają się na działaniach kinetycznych. I tutaj oczywiście, że Rosja jest gotowa dać pole Turcji, ponieważ to te przysługi Turcji, które Turcja oddaje Rosji w związku z sytuacją na Ukrainie, czy też z sankcjami, no są dla Rosji znacznie ważniejsze. Natomiast to też nie jest tak, że Rosja tak zupełnie swobodnie może Turcji tam zapalić zielone światło. Oczywiście z jednej strony jest kwestia propagandowa, ale tutaj jeżeli chodzi o propagandową kwestię, to udało się stworzyć takie wrażenie, że los Kurdów zależy od Amerykanów. Jeżeli Turcja uderzy na Kurdów znowu, no to będzie narracja, że Turcja NATO, że Turcja to NATO, więc NATO uderzyło na Kurdów, że Stany Zjednoczone dały zielone światło na to, choć Stany Zjednoczone zdecydowanie nie dają zielonego światła na uderzenie na Kurdów, ale taka narracja będzie szła, ponieważ stopień zorientowania się opinii publicznej w tym, co się dzieje w Syrii, jest bardzo niski. I ten komunikat, że to Stany Zjednoczone mogą zdradzić Kurdów, a nie Rosja, jest bardzo mocno zakorzeniony już w percepcji. Natomiast kwestia jest druga taka, że Iran się na to nie zgadza, ponieważ Iran ma swoje interesy w Syrii, znacznie bardziej żywotne dla Iranu niż z perspektywy Rosji to są interesy imperialne. Natomiast z perspektywy Iranu są to interesy regionalne i tutaj Iran nie chce pozwolić Turcji na dalsze wzmacnianie się w regionie, a szczególnie na podejście pod Aleppo, a te tereny, które Turcja chce zająć, są właśnie pod Aleppo, to jest miasto Tel Rifat przede wszystkim, również Manbij. I pytanie jest tutaj otwarte, jak Rosji i Turcji uda się, czy nie uda się przekonać Iran do tego. To jest jeden cel, jedna wizyta, a ta, która się odbyła, czyli wizyta oczywiście Joe Biden w Teheranie nie był, ale od Iranie dużo mówił zarówno w Izraelu, jak i u Saudów. Wydaje się, że ta wizyta nie była wielkim sukcesem, ale też nie była klęską, a to dużo. Tak, ta wizyta nie była klęską i to, że nie była klęską, można uznać za sukces, ponieważ ta wizyta musiała się odbyć. Była pierwszą po półtora roku urzędowania Bidena, gdzie Biden na samym początku, jeszcze w zasadzie przed wyborami, przyjął agendę mówiącą o wspieraniu demokracji i praw człowieka na świecie. Tutaj ten region akurat nie słynie z praw człowieka i demokracji, więc to bardzo mocno utrudniało tą wizytę, utrudniały też szczególnie kwestie oceny, wcześniejszej oceny Bidena dotyczące Mohammada bin Salmana, a także to nie dotyczy tylko Bidena, ale również znacznej części opinii publicznej i elit, zwłaszcza elit w Partii Demokratycznej, ich oceny Mohammeda bin Salmana, czyli następcy tronu saudyjskiego. Także ta wizyta była generalnie naszpikowana kolcami i to, że ona odbyła się i jednocześnie Biden spotkał się naraz z przywódcami 9 państw arabskich, bo nie tylko z Arabią Saudyjską, ale z 9 państwami arabskimi, z Izraelem i Palestyną. To jest duży sukces, że Stany Zjednoczone pokazały, zaakcentowały na tym spotkaniu, że ciągle trzymają rękę na pulsie i ciągle kontrolują sytuację. I to było bardzo mocno pokazane. To się udało pokazać. Natomiast
Natomiast konkretów tej wizyty nie jest zbyt wiele. Tutaj głównie one, jeżeli chodzi o konkrety, to głównie one dotyczą relacji izraelsko-saudyjskich. Na tej linii rzeczywiście ustalono dużo zrobiono kolejny duży krok w kierunku formalizacji tych relacji. Tam chodzi w szczególności o kwestię przekazania suwerenności nad dwoma wyspami na Morzu Czerwonym dla Arabii Saudyjskiej oraz o kwestię otwarcia przestrzeni lotniczej saudyjskiej dla samolotów izraelskich i uruchomienia bezpośrednich lotów z Izraela do Dżeddy w czasie przyszłorocznej pielgrzymki do Mekki. To jeszcze nie zostało do końca ustalone, ale wszystko wskazuje na to, że zostanie ustalone. Także to już opisując pokrótce, mamy stary spór. Była epoka Baracka Obamy, była próba innej architektury, bezpieczeństwa i sojuszy na Bliskim Wschodzie. Minęło parę lat i wszystko wraca na swoje miejsce. Iran jest tam, gdzie był po rewolucji. Saudowie są tam, gdzie byli od wielu lat, czyli przy Stanach. Izrael także. To znaczy tutaj nigdy nie kształtowała się jakiś układ sojuszniczy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, również za Obamy. Kwestia była innego podejścia raczej do programu nuklearnego, pewnej odwilży w relacjach, ale nigdy nie było nawet mowy o ponownym nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. No co prawda za Obamy dochodziło do bezpośrednich spotkań między Zarifem, czyli ministrem spraw zagranicznych Iranu i Johnem Kerrym, ale to było maksimum, co można było się spodziewać na tej linii. No tutaj kwestia przyszłości tych relacji między Ameryką a Iranem jest wciąż otwarta, ponieważ tutaj ta wizyta też nie przyniosła jakichś zdecydowanych konkluzji w tym zakresie. Biden cały czas ma wyraźnie nadzieję na ożywienie, na reaktywację układu nuklearnego z Iranem, JCPOA, mimo że ostatnie rozmowy w Dosze zakończyły się fiaskiem, no one będą kontynuowane, ale panuje duży pesymizm w tym zakresie. Z kolei Izrael chciał tutaj od Bidena, żeby Biden zadeklarował, iż wyznaczył deadline dla tych rozmów i zadeklarował wsparcie dla rozwiązania militarnego, jeżeli te rozmowy nie zostaną przeprowadzone skutecznie. Natomiast była też próba stworzenia arabskiego NATO i układu pewnego rodzaju sojuszu między Arabami a Izraelem dotyczącego obrony przeciwpowietrznej. Oczywiście wymierzonej jednoznacznie w Iran. Iran tutaj z Iranu przed tym spotkaniem w Dżeddzie też zresztą nadchodziły pewne pomruki niezadowolenia z tego powodu. Natomiast to nie nastąpiło. Zjednoczone Emiraty Arabskie stwierdziły, że nie zamierzają brać udziału w żadnych działaniach uderzających w Iran. To jest brak konkluzji, ale jak powiedzieliśmy, ta wizyta Joe Bidena nie była sukcesem, ale nie była porażką i to było, i to należy uznać za plus dla administracji amerykańskiej, którą może sobie sama nam wypisać. Doktorze, 8:03 stawiamy kropkę, inaczej być nie może. Doktor Witold Repetowicz, korespondent wojenny, analityk zajmujący się obszarem bliskowschodnim i Turcją chociażby. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wspieraj
regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.